Cześć. Napiszcie proszę, czy nas widać i czy słychać. OK. No Tutaj jak tak to zaczniemy. Więc cześć jeszcze raz ponownie. Mam na imię Igor i pracuję jako QA od ponad już 7 lat, z których ponad 5 lat zajmuję się automatyzacją. Na początku to było Java, Selenium oraz Rest Short. A przez ostatnie lata działam z JavaScriptem, TypeScriptem oraz Cypressem. Ponad 3 lata pracuję już w PGS-ie i obecnie pełnię rolę Automation QA oraz łączę to z byciem team leadera oraz test lidera. Podczas prezentacji nie będę mógł odpowiadać na Wasze pytania, ale zachęcam zadawać je i po zakończeniu prezentacji będę miał czas na odpowiedzi oraz przez godzinkę będę tak miał tak zwany dyżur Q&A, podczas którego będziecie też mieli możliwość zadawać mi pytania na wiadomościach prywatnych na temat naszej prezentacji na LinkedInie. Więc dobrze, lecimy. Przesiadka z selenią na Cypress. Hmm, ciekawy temat. Chciałbym Wam powiedzieć jedną historię. Jak już słyszeliście, ja pracuję jako QA Engineer i mam kolegę Dwighta, który też pracuje jako tester automatyczny w jednym projekcie dla klienta ze Stanów. Mają zbudowany bardzo podstawowy framework w Seleniu i zaczynają powoli pokrywać projekt testami automatycznymi. Podczas swojego, podczas ostatniego spotkania na QA Festie, Dwight mi powiedział, że przyszedł do nich do zespołu klient. I powiedział, że słyszał sporo dobrych rzeczy na temat nowego frameworku Cypressa. I bardzo naciskał na zmianę tego frameworku. Wiadomo, że to nie jest takie proste, prawda? Okej, okay. a to właśnie on. Poznajcie, to jest mój kolega Dwight, który jest zakochany w selenium. I twierdzi, że przecież selenium jest takie dobre. To po co to w ogóle zmieniać? No i zaczynam je opowiadać o zaletach i wadach hmm. Selenią. No to dawcie razem może zobaczymy, czym są te zalety oraz czym są te wady. Zalety, czyli plusy Selenium. To jest tak zwane darmowe narzędzia, w które używa licencji open sourceowej. Bardzo duże, ogromne wręcz, jak bym powiedział community. Kompatybilność z najczęściej używanymi systemami operacyjnymi Windows, Linux, MacOS, pełna obsługa wielu popularnych języków oprogramowania, kompatybilność z najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi, takie jak Chrome, Firefox, Edge oraz Safari, oraz kompatybilność z wieloma szerokimi, szeroko zastosowanymi narzędziami, tak jak na przykład Maven, Jenkins, Docker. I stosunkowo bardzo liczne grono specjalistów deklaruje właśnie chęć pracy w Selenium. Ale są przecież i ograniczenia, prawda? Więc nie mogą być tylko plusy. Także niektóre z nich to są brak przynajmniej wbudowanych mechanizmów raportowych, długi czas budowania frameworku, czasochłonny proces tworzenia samych skryptów testowych oraz niezbyt proste utrzymanie frameworku, a także high skill umiejętności, prawda? Do pracy niezbędne są wysokie umiejętności oprogramowania. Okej, okay. moi drodzy, zobaczcie proszę ten wykres, z którego bardzo dobrze widać, jak często jest wybierany Cypress oraz Selenium jak najbardziej, według statystyk pobrań NPM Trends. To coraz częściej i częściej jest wybierany Cypress, jak widzimy. Dobrze, to dzisiaj tak naprawdę postaram się krótko wymienić Czym tak naprawdę się różnią te dwa frameworki Czy i dlaczego właśnie warto spróbować Cypress? Więc lecimy. Więc słowem wstępu Cypress to jest tool nowej generacji zbudowany dla testowania głównie end-to-end -end testów. Najczęściej jest porównywalny właśnie z biblioteką Selenium, o której dzisiaj też rozmawiamy, ale jest fundamentalnie oraz architektonicznie całkiem inny. Cypress nie jest ograniczony tymi samymi restrykcjami, co Selenium. I Cypress wklucza właśnie takie główne feature, czyli time traveling, możliwość przeglądania, co się dzieje w czasie rzeczywistym w teście. Debugging, bardzo prosta oraz intuitywna możliwość debugowania kodu za pomocą użycia tylko jednego słowa debugger przy, w miejscu właśnie, gdzie chcemy się zatrzymać w teście. Automatyczne waity. Które ustawione są na 4 sekundy defaultowo, spy, staby oraz kloki, a w ogóle cały network, tra network traffic, traffic control, który tak naprawdę ma pełną kontrolę nad naszym ruchem sieciowym między naszą aplikacją a backendem. Screenshoty oraz wideo, nagranie wideo wraz ze screenshotami, jeżeli test padnie. Oraz cross-browser testowanie, czyli odpalamy nasze, nasze testy właśnie w Firefoxie, w rodzinie Chromium, jak później porozmawiamy, a także używając elektrona. Selenium to platforma, tak naprawdę też tool dla testowania z kodem też open-sourceowym, który jest wykorzystywany dla pisania testów automatycznych. Dla sterowania przeglądarką służy nam tak zwany Web Driver, taki plik binarny jak lokalnie, tak i remote. I też musimy powiedzieć, że testy napisane w Selenium mają możliwość być też debugowanymi oraz mają budowane weighty. Ok, architektura. Cypress pracuje w jednym cyklu działania aplikacji Node.js. De facto Node.js jest serwerem, na którym bazuje Cypress. Komunikacja między serwerem... Nodem, a przeglądarką odbyło się za pośrednictwem protokołu WebSocket, który tak naprawdę rozpoczyna wykonywania po uruchomieniu serwera proxy. Cypress działa na Mocha, który jest tak naprawdę ponownie bogatym w Javascriptie, w testowym frameworku. Jest kompatybilny tylko i wyłącznie z kilkoma bibliotekami Aserdzi, czyli Chai oraz Sinon dla networkingu. Działania Node.js oraz Cypressa cały czas się synchronizują oraz wspólnie wykonują. Oprócz tego, Cypress działa na poziomie sieciowym, który jest w stanie zinterpretować, przechwytywać oraz przekształcać w całości ruch sieciowy. Przy uruchomieniu testów Selenium, a biblioteka Selenium działa poprzez Selenium API, który wysyła polecenia do sterownika przeglądarki za pomocą protokołu JSON-Wire który tak naprawdę jest przekazywany przez naszego tego drivera do przeglądarki, bezpośrednio do silnika przeglądarki. Dostępne frameworki do użycia to tak zwane i bardzo wiadome, a, i szeroko używane są PyUnit, JUNIT oraz TestNG. Generalnie prawie wszystkie dostępne frameworki per język. Hmm, robi się ciekawe. Idźmy dalej. Cypress jest bardzo prosty w instalacji i nie potrzebuje żadnego wstępnego setupu. Dla różnych systemów operacyjnych jest swój sposób instalacji poprzez pakiet, ewentualnie używając linii poleceń oraz ulubionego lub używanego przez was menedżera paczek. Po krótkiej instalacji oraz otwarciu Cypress wygeneruje całe drzewko, krótko mówiąc, projekt już gotowy do pisania testów oraz ich uruchamiania. Cała filozofia generalnie w Cypressa jest oparta na tym, żeby zrobić proces testowania aplikacji bardzo prostym, wygodnym dla całego zespołu. Dlatego, żeby zacząć właśnie używać Selenium w projekcie automatyzacji, musisz najpierw zainstalować te biblioteki łączące języki, aby używać właśnie naszego tego prefer preferowanego języku. Ale niestety to nie jest wszystko. Będziemy też potrzebowali właśnie tych plików binarnych, o którym wcześniej wspomnieliśmy, czyli tak zwanych driverów dla naszych przeglądarek, przez które chcemy uruchamiać i sterować właśnie naszymi testami. Także jak słyszeliśmy, w tej rubryce Cypress zdecydowanie wykrywa. Języki do użycia. Żeby pisać testy w Cypress, my możemy używać jak JavaScript, tak i TypeScript. Niestety inne języki nie są jeszcze wspierane. Swoją drogą testy za pomocą życia Selenium mogą być pisane w Java, w C-Sharpie, w Rubim, w PHP, w Pythonie, ale też jak najbardziej i w Javascriptie. Więc w tej rundzie wygrywa Selenium, ponieważ ma większość języków do dyspozycji, tym samym ułatwiając życie użytkownikom, czyli de facto nam z wami, no i tu. Testowanie Cross Browser. Cypress suportuje całą rodzinę Chromium Edge, oraz Electron dla uruchomienia testów w trybie CI oraz Firefox. Niestety Safari jeszcze z Cypressem nie jest wspierane, ale o tym jak możemy to obejść porozmawiamy troszeczkę później. W ten sam czas Selenium wspiera prawie wszystkie przeglądarki na rynku. Podobnie jak Cypress, Selenium wspiera przeglądarki Chrome, Firefox, Internet Explorer, ale od wersji dopiero szóstej i w górę Opera oraz Safari. Obecnie Cypress posiada o wiele szerszą listę wspieranych przeglądarek. Testowanie mobilne. Cypress nie wspiera obecnie żadnego testowania mobilnego, ale my możemy testować aplikacje mobilne za pomocą użycia Appium wraz z Selenium. Dobrze, dostępność w domie. Jak widzimy na obrazku, dla Selenium są dostępne wszystkie elementy w domie jednak jak dla Cypressa, pomimo dostępności wszystkich elementów w domie, jeszcze są dostępne wszystkie inne rzeczy. To znaczy obiekty, funkcje oraz workery serwisowe ta inne. Paralelizacja. Jak w Cypress, tak i w Selenium posiadają obaj możliwość do uruchomienia testów równolegle. Czyli Cypress z tego wykorzystuje tak zwaną parallelization orchestration, czyli orkiestratorca. Czyli narzędzia do, do, dla rozdzielenia testów na różnych zasobach. Niestety nie jest to za darmo. To samo się tyczy dashboardu wraz z pełną analityką oraz wynikami testów, które są płatne, niestety. Są kilka dostępnych planów, które można sobie wybrać, takie jak free. Wiadomo, że to jest za darmo, ale mamy tam ograniczoną ilość testów do wykonania oraz ograniczoną ilość wyników tych naszych testów. Nadal idą już team, business, enterprise itd., itd. więc co kosztują więcej, ale mają więcej dostępów oraz użytkowników oraz wyników testów. W Selenium wykorzystują tego Selenium Grid oraz np. przykład TestNG lub JUnit i trzeba jeszcze dodać odnośnie Dockera oraz konteneryzacji, jak w Selenium, tak i w Cypressie jest możliwość do postawienia oraz uruchomienia tych obrazów dockerowych. OK, CICD. Obecnie Cypress wspiera integrację z większością CI providerów, takich jak CircleCI, jak widzimy na obrazku, GitHub Action, GitLab CI, Bitbucket, AWS, Travis oraz inne, inne, inne. A jednym, jedynym problemem jest to, że dla uruchomienia testów jest potrzebne wsparcie przez CI tool, na przykład NPM lub Yarn, prawda? Ale czy to jest problem? A raczej nie. Salenium jest także bardzo szeroko wspierany przez większość, jak nie wszystkie ci toole i przy czym nie ma żadnych ograniczeń odnośnie odpalenia testów poprzez jeden menadżer pakietów lub jak w przypadku, właśnie tak jak w przypadku z Cypressem. Licencja. Cypress jest open source'owym narzędziem, ma MIT License, ale jednak nie wszystkie funkcjonalności są dostępne za darmo, tak jak właśnie słyszeliśmy przed chwilą odnośnie paralizacji, że są dostępne dashboard wraz z paralyzacją, które są niestety odpłatne. Staleniem jest bezpłatny i udostępniany jest za pomocą licencji Apache 2.0. Systemy operacyjne. Cypress jest dostępny obecnie dla Windowsa, Maca oraz Linuxa. Ale niestety dla Appium iOS nie jest dostępny. A właśnie Selenium jest dostępny, jak widzimy, dla każdego z poszczególnie albo wyżej wymienionych naszych systemów. Jeżeli mówimy o BDD czy DDD, w naszym przypadku jest BDD, czyli używanie Gherkina, Cucumbera, Cypress, jak i Selenium mają wsparcie Gherkina, Cucumbera za pomocą dodatkowych bibliotek dla poszczególnego z naszych frameworków. Raporty. Dla Cypress są dostępne Moka Awesome raporty oraz dashboard oraz też inne. Ewentualnie teraz jest możliwość używać dashboardu od tak zwanego frameworku Sore Cypress. O tym też porozmawiamy później. Jednak Selenium wspiera o wiele więcej rozwiązań z racji tego, że na rynku po prostu jest o wiele, wiele duże i dużo firm się też dostosowało do Selenium oraz jego wykorzystania. Dobrze. To teraz, jak mamy już to porównanie, to może wspomniemy i wymienimy oraz przekonamy naszego Dwighta, że Cypress jednak ma mocne strony. Więc lecimy. Dobrze, Intercept, Commands i Clock. Więc zaczniemy od pierwszego. Czym jest Intercept? Ja zaraz pokażę kilka przykładów, jak możemy ten Intercept używać i dlaczego to w ogóle istnieje. Dobrze. Intercept. Jako pierwszy przykład e, użycia intercepta chciałbym Wam wymienić tak zwane kumate waity. O co chodzi? A chodzi o to, że Cypress defaultowo czeka na pojawienie się elementu 4 sekundy. Prawda? Po czym jeszcze raz sprawdzę, czy nie używając tych danych assertion, ale co jak musimy poczekać 5 sekund lub więcej, lub ewentualnie musimy się doczekać, aż się znajdzie, albo, albo załaduje jakiekolwiek dane z pewnego serwisu czy bazy danych, co w takim przypadku? Ustawiamy timeout na 30 sekund i czekać? Otóż nie. Jak widzimy na przykładzie podanym wyżej, używając intercepta oraz połączenie albo nasłuchując na metodę get na, po adresu localhost 2.3.000 users oraz przypisanie tego do aliasu, my oczekujemy jak zwróci nam ten response 200 i dopiero wtedy możemy jechać już dalej. Dobrze, przechwytowanie ruchu sieciowego. Czyli śledzenie lub odpowiednie, czy, czy właśnie odpowiedni ruch sieciowy jest wykonywany przez naszą aplikację i odpowiednią ilość razy. Czyli możemy też nasłuchiwać, jak widzimy na obrazku, czy właśnie ten call do naszych, ten get call, prawda, na adres localhost 3000 przez slash users, jest wywołany raz, może dwa razy, może wywołany jest kilkokrotnie. Więc to też jest bardzo ważne i bardzo przydatne przy testowaniu naszej aplikacji. Dobrze, trzeci przykład, który można, a nawet trzeba umówić, jest właśnie na tyle sposobność Cypressa do mokowania danych. O co tutaj chodzi? A chodzi tutaj o to, że my przez to, że mamy tak naprawdę pełną kontrolę nad totalnym networkingiem, czyli nad całym requestami, co przechodzą między naszą aplikacją a backendem. Więc możemy mokować wszystko, tak naprawdę, co potrzebujemy. Poczynając od headerów i kończąc pełną podmianą odpowiedzi ze serwera. Przy czym jest możliwość tak naprawdę pełnego odcięcia od serwera i testowania frontendu w pełni odizolowanego. Tym samym, tym samym jesteśmy w stanie użyć tak naprawdę Cypressa w pełni jego mocy. Uruchamiać testy i testować frontend. Bez stawiania całej infrastruktury. Mi się wydaje, że to jest grubo. Dobrze. Kolejny przykład z natywną sposobnością Cypressa do mokowania danych. W tym przypadku widzimy, że też możemy zasymulować brak sieci oraz sprawdzić, w jaki sposób nasza aplikacja się zachowa przy utracie połączenia. Więc za pomocą tego przekazania obiektu Force Network. A równa się true czy dwukropek true. My jesteśmy w stanie zasymulować, że przy naszym requestie metodą GET na URL podany wyżej, pokazane na obrazku oraz przy dostosowaniu tego obiektu Fork Network error true. My jesteśmy w stanie zobaczyć, jak nasza aplikacja odreaguje na właśnie utratę połączenia. Jedźmy dalej. Comments. Czym są comments? Pokażę wam pokażę Wam pierwszy przykład. Powiedzmy, że potrzebujemy znaleźć dwa elementy na stronie: placeholder oraz tytuł. No, i używając polecenia cy.get, prawda, możemy to zrobić. A dalej użyć słowa klucza should do tworzenia naszej asercji. Pff, easy, tak zawsze mówi Dwight. Następne, za co trzeba pochwalić Cypress, to możliwość tworzenia funkcji customowych, dla polepszenia, a nawet uproszczenia e, użycia skróconych funkcji. Jak to wygląda? O co chodzi? Już pokazuję. Jak widzimy na obrazku, e, dodajemy do komend, do komend cypressowych, czyli rozszerzamy tak naprawdę defaultowe komendy cypressowe e, nową komendę, co umożliwi nam rozszerzyć podstawową funkcję cypressa cy.get, o której przed chwilą wspominałem, do funkcji CY.getElementByteAttribute, prawda? Z podaniem dwóch parametrów. Przy czym zwróćcie uwagę, że parametr attribute ma wstępnie podaną wartość defaultową i od razu się staje parametrem opcjonalnym. I jak widać poniżej, z wyszukiwaniem selektora title. Ale to też nie jest wszystko, co potrafi Cypress Commons, więc kontynuujmy. Dobrze. Jak widzimy teraz na obrazku? Często jest tak, że musimy się logować do aplikacji przed każdym testem. Więc czemu nie zrobić sobie kustomowej komendy? Do tego, jak widzimy na obrazku, jest pokazany przykład takiej kustomowej komendy, co umożliwia nam użycie wywołanego polecenia takiego w teście, na przykład w huku before each. I nie powtarzając tego samego requestu posta, prawda, w każdym teście. Wystarczy tylko użyć CY login using API i podać na przykład w na nawiasach jako parametry username oraz hasło. I voilà, My będziemy zalogowani i aplikacja będzie działała natywnie i możemy dalej czajnować, czyli używać rzeczy po kropce dalej, tak? Dobrze, jedźmy dalej. Clock, czyli zegarek tak naprawdę. O co chodzi z tym zegarkiem? Już tłumaczę. Więc tak. Case, o którym chcemy porozmawiać. Tutaj mamy przedstawiony tak naprawdę kawałek kodu testu naszego, tak naprawdę, z funkcją Cyclogue, która w Cypressie pozwala nam wbić do każdego obiektu date oraz zarządzać nim tak, jak nam jest to potrzebne. Jak myślicie, przydatne? Przeżyjmy się. Powiedzmy, że mamy przypadek. Gdzie po wejściu do aplikacji, jak nic nie zrobimy, to wyskoczy nam warning po 15 sekundach, tak? Więc e, dlatego w hooku before each my zadeklarujmy sobie zmienną now i przypiszymy ją do new date, czyli do nowego obiektu od date, prawda? Oraz odwiedzmy naszą aplikację. Przy czym użyjemy cy clock w nawiasach podając naszą przed chwilą zdeklarowaną zmienną now. Możemy nie tworzyć tego konsta now ale w takim przypadku czas, który się zapisze właśnie w tym CY clocku będzie liczony od początku epoki UX Unixowej i zegarek będzie ustawiony na mniej więcej niż 50 lat wstecz. Dobrze, to to mamy zdefiniowany klok, więc jedźmy dalej. Co w teście użyjemy? Za pomocą CY tick i w nawiasach podany czas amount, tego czasu, którego chcemy przesunąć do przodu. To nam pozwoli przesunąć właśnie o 15 sekund do przodu. I od razu możemy sprawdzić, że nam się pokaże nasz warning, prawda? Nie czekając przy czym tych 15 sekund. I test będzie trwał tak naprawdę 1-2 sekundy, a nie czekając 15, czyli 16-17 sekund. Ciekawe. Dlatego, żeby wrócić do czasu rzeczywistego i dalej kontynuować testy, Wystarczy użyć polecenia cyclock.invoke restore prawda? Czyli używamy do odświeżenia albo odnowienia tego czasu, którego e, mamy ustawionego. Fajnie. Halo, halo. Ale Dwight nie jest tak na inny i wie, że przecież w każdym frameworku są strony mocne, ale są też i słabe. Więc porozmawiamy o nich też. Pierwsze to jest iframe wieczna bolączka z Cypressa. Drugie to jest Safari Support. Oraz trzecie to jest paralelizacja za pomocą użycia narzędzia Story Cypress. Ciekawa nazwa, prawda? Dobrze, to może po kolei przejdźmy się po każdym z poszczególnych problemów i postaramy się opowiedzieć, w jaki sposób możemy te problemy ominąć. iFrame. Czym tak naprawdę są te iFrame'y? Więc jedna z niewielu problemów, co Cypress obecnie ma, to brak natywnego wsparcia iframe. Jak dobrze wiemy, to jest dość często spotykana implementacja części aplikacji. W jaki sposób sobie z tym poradzić? Obecnie są kilka rozwiązań na forach oraz stack overflow. Jedno z nich pokaże nam poniżej, jedno z nich pokaże poniżej. Obecnie podejście, które wykorzystuje to podejście jest używane tak naprawdę w używałem tak naprawdę w projekcie, więc się sprawdziło, także mogę wam to polecić. Wiadomo, że ten kawałek kodu tak naprawdę nam, co mam pokazane wyżej, jeszcze nam o niczym nie mówi, więc próbujmy porozmawiać, co tu robimy i po co to w ogóle jest. Po pierwsze, jak już wiecie z poprzednich slajdów, używamy cyget-komendy do znalezienia naszego elementu, czyli pobieramy nasz iframe, jak widzimy podany jako stringiem i komendę używaliśmy tą wcześniej, więc wiecie już, co robi. Dalej, kropka den, my wchodzimy do kontekstu tego, co pobraliśmy, prawda? Więc przepisujemy do nowej zmiennej body, to jest tworząc nowy const, wartość body, którą znajdziemy w obecnym kontekście. Dalej, wykorzystując siłę wrap, wrapujemy to, co będzie się znajdowało dalej w tym body. oraz szukamy następnie potrzebujące elementy w naszym przypadku. I to na przykład mamy w tym momencie input i wpisujemy nasz fejkowy e-mail, prawda? Okej, okay, ale co jak w przypadku, nie wiem, potrzebujemy stosować tą funkcję kilkakrotnie i do na przykład do innych elementów? lub ewentualnie w ogóle z różną ilością iframe'u. Nie będziemy przecież pisać, jak mówi Dwight, ten makaron code za każdym razem, prawda? Więc jak możemy sobie to obejść? Rozwiązanie jest dość proste. Jak już słyszeliśmy, albo wiemy już o tym, że dowiedzieliśmy się dzisiaj na prezentacji o commentsach, możemy teraz po dodaniu nowej funkcjonalności do budowanych komend cypressowych możemy też bezpośrednio już używać w kodzie, prawda? Czyli tak jak widzimy na przykładzie, możemy dodać nową komendę iframe, którą przekażemy dwa parametry selector oraz na przykład indeks iframe'a, jeżeli w ogóle potrzebujemy to przekazywać, oraz zwrócimy to samo, co przed chwilą napisaliśmy. I jak widzimy na obrazku, już nie musimy używać cyget, iframe i tak dalej i dopiero potem szukać wszystko, Wewnątrz, a możemy już użyć komendy cy.iframe i w nawiasach podać parametr, który szukamy, czyli selektor, do którego się chcemy dobić. W naszym przypadku, w pierwszym przypadku, to jest input, czyli to jest dosłownie ta sama funkcja, którą przed chwilą używaliśmy, tylko jest rozszerzona albo dodana jest do comments, czyli usprawnia nam to tak naprawdę obsługę naszego kodu. Oraz na przykład drugie, powiedzmy, potrzebujemy się dostać do kilku, mamy kilku, kilka iframe'ów na, wyrenderowanych na stronie, więc ja chcę się dostać do trzeciego, prawda, więc wskazuję dwa, czyli cy iframe w nawiasach title, czyli pobieram trzeci, z trzeciego iframe'a selector title i sprawdzam, czy jest visible. Dobrze, ok, jedźmy dalej. Kolejny przykład jednego z niewielu może błędów, albo niesaportowanych danych w Cypressie jest Safari. Ale jednak jak każdy z takich errorów możemy to też obejść. Wiemy już z informacji podanej wyżej, że Cypress niestety obecnie nie wspiera Safari natywnie. Ale tak potrzebujemy przetestować funkcjonalność używając tej właśnie przeglądarki. Ale nie tylko przeklikać to manualnie, prawda? a napisać kawałek kodu, który nam pomoże uruchamiać te testy w Safari. I tu nam pomoże kolejne rozwiązanie. Też jak widzicie, jest wklejony kawałek kodu, który pomoże Wam to obegrać i będziecie mieć możliwość zasymulować, używając niestety Playwrighta, do tak naprawdę odpalenia Cypressa w Safari. Kolejny etap tego jest właśnie zbudowanie albo przekazanie tego kodu w Index.js, w pliku w pluginsach, prawda? I dopiero w po tej implementacji, czyli łącząc pierwszy ten slajd, który przed chwilą pokazałem, oraz ten drugi slajd, my wychodzimy na to, że tak naprawdę widzimy wynik, czyli rezultat, że nam odpaliła się przeglądarka Safari. Widzimy to po takich specyficznych ikonkach, które ma tylko i wyłącznie Safari, więc mamy to, czyli możemy odpalić tak naprawdę stronę Google'ową. Używając Cypressa, z, z, właśnie łącząc go z Playwrightem. Dobrze. Sorry, Cypress. Właśnie to jest narzędzie, to nie to, że my żegnamy się z Cypressem. Jak widzimy na, tutaj na kolejnym slajdzie, dobrze wiemy, że obsługa tej paralelizacji oraz obsługa orkiestracji, uruchamiania testu w kilku wątkach jest odpłatna w Cypressie poprzez użycie tego Cypress Dashboard oraz Cypress Orchestration. No to wtedy możecie mi powiedzieć, że przecież możemy uruchamiać testy paczkami, prawda? Czyli używając myślnik, myślnik, SPEC i podawać path do tego poszczególnego folderu z testami. No i tu się też zgadza, ale niestety to nie jest paralelizacja. Już tłumaczę dlaczego. Wyobraźmy sobie, że mamy 5 tak naprawdę paczek testów. I uruchamiamy je na różnych pięciu maszynach albo pipelinach. Przypuśćmy, że nasze testy trwają 5, 7, 9, 12 oraz kolejne 12 minut. Dopóki testy się skończą na wszystkich maszynach, to czym my możemy, czym w ogóle ta jest, jest współbieżność, prawda? A ona jest z tym, że testy są równie dzielone na ilość dostępnych maszyn. To znaczy, że wróćmy do naszego przypadku, o którym przed chwilą powiedziałem. Jak pierwsza maszyna skończy działanie tą paczkę, gdzie wykonywanie testu trwa 5 minut, tak, to będzie szukała kolejne testy, które może uruchamiać. I to właśnie będą te testy z paczki, co powinno trwać 12 minut i tak dalej. To jak możemy też korzystać z tej paralizacji, nie płacąc za to? Przynajmniej obecnie nie płacąc. A w tym nam pomoże. Tak naprawdę nasza ta biblioteka, czy narzędzia, te SORY Cypress. I na obrazku przed chwilą, co widzicie, jest pokazano w jaki sposób możemy sobie ustawić tą polaryzację i odpalić, i zobaczyć, jak to wygląda, uruchomienie na trzech wątkach. Jak widzimy tutaj, więc w pierwszym terminalu, którym właśnie teraz jest, jest podmiana Cypress API Server. Podmieniamy konfigurację i ustawiamy sobie na localhost 1234. Dalej, w drugim terminalu, startujemy naszego dyrektora, czyli to, co będzie odpowiadało za rozdzielenie naszych testów w danym przypadku na trzy różnych wątki. Możemy zainstalować tak samo małą, bardzo drobniutką paczkę cy 2 To malutki pakiet NPM-owy, który podmieni nam Cypress API Server konfigurację i ustawi nam to samo ten localhost 1234 oraz wyeksportuje zmienną Cypress API URL. A jak widzimy, uruchamiamy Cypress na trzech różnych terminalach, lub można powiedzieć w wątkach. Przy czym zwróćcie uwagę na to, że trzeba uruchamiać tyle razy polecenie wystartowania testów, ile chcemy mieć wykonanie paralelnych naszych testów. Czyli, jeżeli chcemy, podsumujmy nasze testy, żeby podzielić na pięć wątków, no to musimy uruchomić to polecenie w pięciu osobnych terminalach. No i właśnie widzimy tutaj na obrazku rezultat. Ok. No to chyba wszystkie wady oraz zalety Cypressa. No to powiedz mi, co powiesz na to Dwight? Widzę, że jesteś zaskoczony. No to teraz może podsumujmy, co nam tak naprawdę się udało dowiedzieć. Więc Cypress oraz Selenium. Cypress jest bardzo potężnym narzędziem dla automatyzacji, który ciągle się rozwija ma bardzo niski próg wejścia dla rozpoczęcia swojej przygody z automatyzacją. Także, co jest bardzo ważne, posiada wbudowaną możliwość współpracy z networkingiem, czyli to, o czym mówiliśmy, czyli intercepty, spy i staby dla obsługi, śledzenia, mokowanie requestów. Selenium jest bardziej skomplikowany w setupie. Posiada bardzo wysoki próg wejścia. Wiadomo, że rozpocząć pisać test case'y nie trzeba mieć super zaawansowanej wiedzy. Chociaż, żeby wykorzystywać Selenium na maksimum, tak naprawdę musimy spędzić jeden tydzień nad improvementem naszych skili. Ja miałem możliwość popracować z Cypressem oraz Selenium. I powiem Wam, że mi bardziej pasuje Cypress. Ale podsumując wyżej wymienione, chciałbym tylko zwrócić Waszą uwagę na to, że z racji tego, że mamy taką konkurencję w wyborze narzędzia do automatyzacji testu, każdy z producentów stara się ulepszyć swój framework. I na tym zyskują tylko użytkownicy końcowi. Tak naprawdę, czyli my z Wami. Dobrze, to więc może podsumujmy jeszcze raz. Czy przesiadka z seleniem na Cypressa jest warta w ogóle rozważenia? Jak się mówi u nas testerów, to zależy. Jeżeli my już mamy dobrze, ale to bardzo podkreślam, dobrze zbudowany oraz działający cały framework to jakbym się bardzo zastanowił. Dlaczego ruszać to, co już tak naprawdę działa? Trzeba rozważyć też, że będzie potrzebny cały czas na nauczanie się nowego frameworku oraz pewnie języka, bo jak nie pisaliście wcześniej w JS lub TypeScript. Ale to jest nasze te ale. Jeżeli dopiero zaczynamy stawiać framework cały lub ewentualnie nie mamy dużo testów, to jak najbardziej tak, z racji plusów, o których słyszeliśmy podczas prezentacji. Bardzo serdecznie polecam tak naprawdę Cypressa. Okej, okay. ale no jeszcze może takie krótkie pytanko. Które narzędzie wybrać, jak zaczynamy nowy projekt? To jest bardzo ważne pytanie, na które trzeba sobie też odpowiedzieć przed w ogóle zaczynaniem, rozpoczęciem całej inwestygacji oraz śledzenia za frameworkami. Dobre pytania. Więc postaram się na nie odpowiedzieć. Jeżeli testowanie na Internet Explorerze lub Safari jest dla nas ważne, to Selenium właśnie jest tym narzędziem, co nam jest potrzebne. To, pro, to produkt przed wieków. Naprawdę jest bardzo, że tak powiem, stary, sprawdzony w czasie. Jeśli wybieramy Selenium, to fajnie by było skorzystać z rozwiązań chmurowych. W przeciwnym przypadku... E, Cała praca nad autoryzacją WebDrivera, przeglądarek spadnie właśnie na Twoje barki. Co zwłaszcza i potwierdza nasz Dwight. Jeżeli kompatybilność z różnymi przeglądarkami jest dla nas ważna, ale także zgadzamy się na silnik WebKit zamiast Safari, możemy w takim razie wziąć Playwright. To dość młody, ale jednocześnie szybko rozwijający się produkt. Aktualizacje, przeglądarki trafiają tak naprawdę do pakietu Playwright. I nie muszą być nawet zainstalowane na naszym PC lub maszynie. Jeżeli kompatybilność z różnymi przeglądarkami nie jest dla nas ważna i dla nas jest OK, uruchamiamy testy na jednej tylko przeglądarce, to możemy się zastanowić nad Papeterem. Jest bardzo szybki. No i Chromium obecnie, tak naprawdę, jest najbardziej stabilną przeglądarką, która jest obecnie przedstawiana dla testów automatycznych. Ale, jeżeli dla nas ważne jest, abyśmy mogli robić mokowanie danych w sieci w naszych testach, czyli jest tak naprawdę separacja pełna front-endu od back-endu, wtedy użyj Sepressa. Jest więcej gotowych skryptów niż Playwright, ale to rozwiązanie jest odpowiednie tylko dla osób zaprzyjaźnionych z JavaScriptem lub TypeScriptem. Ok, więc e, to chyba tyle. Czy macie może jakieś pytanka do mnie? Więc musimy jeszcze poczekać sekundkę. Dobrze. Czy korzystanie z App Action w połączeniu z Angularem? Zastanawiałem się, czy jest możliwość korzystania z niego bez ekspozycji komponentów Angularowych. Jeśli to, jeśli tak, to w jaki sposób? Wiecie, że Cypress bardzo poleca korzystanie z App Action i rezygnowanie właśnie z tego podejścia, że tak powiem, old schoolowego, czyli tak naprawdę podejścia page object, ale ja nadal tak naprawdę korzystam z PageObject podejścia, prawda, patternu i dla naszych projektów to się bardzo sprawdza. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na pytanko I, i jak nie, no... Dobrze, dalej. E, można wymusić na przeglądarce, aby była ona uruchomiona w trybie mobilnym, w Cypressie? E, tak, można i to można zrobić za pomocą podmiany tak zwanego User Agent, plus ustawiając tak zwany ten viewport, który będzie można ustawić i mamy na stronie Cypressa spisane wszystkie viewporty przeglądarek mobilnych, ale to wraz z tak naprawdę tym User Agent, chociaż znowuż taki Cypress nie jest narzędziem do testowania aplikacji mobilnych. Jaka jest obsługa z elementów niehatey na przykład pop browsera od proxy? Tak naprawdę możemy to obsługiwać, ale to wszystko idzie przez tak naprawdę Invoke Triggera, który umożliwia nam albo pozwala na tak naprawdę symulację tego popołera, który będzie pokazany w przeglądarce oraz sprawdzenie to, co tak naprawdę będziemy potrzebowali. Czy testy, czy testach warto używać XPAF. To też zależy. Najlepiej, według mojej najlepszej wiedzy, stosować albo prosić programistów o stosowanie, tak naprawdę, dodanie do każdego elementu, którego potrzebujecie, specjalne lub specyficzne atrybuty, czyli data, myślnik, cy, id, albo data cy, to wtedy jest o wiele łatwiej do zarządzania takimi testami, ponieważ nie potrzebujemy użycia tak naprawdę Różnych kombinacji z tym właśnie XPAFem i jak coś się zmienia w czy zmienia się struktura domu, to już nie musimy się zastanawiać, w jaki albo zmieniać, czy, czy poprawiać nasz XPAF, Zawsze będzie nam to działało. Więc polecam stosowanie specjalnych atrybutów, ale. Można stosować XPath jak najbardziej. Właśnie zaletą XPAFA jest to, że możemy się poruszać tak naprawdę XPathem góra dół prawda? Czyli iść do parenta, potem znowu do. znaczy do childrena, potem znowu do parenta, i tak cały czas. Więc nie ma tu żadnych ograniczeń. A czy warte to ogarnięcia różnych bardziej złożonych tematów z zewnętrznymi wtyczkami? Nie rozumiem pytania. A czwarty. To ogarnięcie różnych bardziej złożonych tematów zewnętrznymi wtyczkami. To zależy też. Jeżeli chodzi o tak naprawdę obsługę, powiedzmy, Cypress na razie nie wspiera tabowania, prawda? Czyli na nie można klikać taba y, jako, jako tak, można to striggerować za pomocą różnych key-eventów, ale to nie jest to samo, tak? Więc Cypress właśnie produkują może nie tylko, że Cypress, tylko różne ludzi, produkują tak naprawdę. Y, Właśnie te różne pluginy, które możemy używać i trzeba tego używać, dopóki Cypress tego nie zaimplementował normalnie natywnie, prawda? To samo jest jak, jak z iFrame'em, tak? Z taką obsługą, może taką takie workaround, dobrze obsługa. Czy rozwiązanie z Safari można stosować dla IE? Nie jestem tego pewien, nie jestem w stanie odpowiedzieć na Cię to na zapytanie, ale jeżeli chcesz, to mogę poczytać o tym, zobaczyć, czy to w ogóle je zadziała. I jakbyś chciała, to możesz Monika napisać do mnie na LinkedInie i się dogadamy. Ja sprawdzę. Nie, nie jestem w stanie Ci odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem. Czy jest inna metoda do wydłużenia czasu na czekania danego elementu? Nie mówię o wait. Uh, tak, jest. Oczywiście. To jest tak zwany timeout które możemy używać, powiedzmy, przy cy.get i w nawiasach podajemy element, który chcemy znaleźć i po przecinku podajemy jako obiekt czas, który mamy mm, tak naprawdę, który możemy zobaczyć, prawda, czy który możemy mm, do, do którego maksymalnie czasu Cypher będzie czekał. Powiedzmy, mamy, wiemy, że przycisk się pojawia po jakimś tam czasie, po ładowaniu, na przykład po 8 sekundach, prawda, więc nie ustawiamy mm, 8 sekund, jako timeout, prawda? Znaczy, na, inaczej ustawiamy timeout, timeout jako 8 sekund, ale jeżeli przecież się pojawi wcześniej, to tak naprawdę on kliknie w niego, czy zrobi jakąkolwiek inną iterację, ale po 8 sekundach test padnie. A Edge w trybie zgodności z IE pójdzie. Szczerze powiem Ci, nie używamy, z, z, znaczy inaczej, Cypress nie wspiera wiadomo na tym nie IE i z tego co wiem, to mało kto wspiera IE, tym bardziej Microsoft w ogóle zrezygnuje z tego IE, więc nie wiem, czy, czy to jest na tyle, mm, no powiedzmy, takie pytanko, o które o możemy decydować, tak? Ja, ja nie wiem, nie, nie, nie boję się z Internet Explorer'em nigdy, więc niestety nie odpowiem Ci Monika na to pytanie z, z IE. Po raz kolejny, sorry. Czy korzystanie z funkcji eksperymentalnych wiąże się z ryzykiem tego, że Cypress wyłączy taką funkcję? Jak najbardziej. Oczywiście, że tak. I to jest, no niestety, ryzyko, które leży po naszej stronie, prawda? Więc jeżeli Cypress udostępnia coś, które jest w trybie de facto developmentu jeszcze albo usprawnień, no to niestety musimy się pogodzić z tym, że właśnie ta funkcjonalność może być jak w całości wycofana. Tak, i zmieniona albo w ogóle, nie wiem, nie przestać działać, co nie? Więc, tak, jak najbardziej, jest takie ryzyko, i to bardzo duże ryzyko. To trzeba właśnie zawsze brać pod uwagę, że jeżeli bierzemy się za to, to liczy się z tym, że no, przy kolejnym update'ie może być bardzo dużo problemów z testami. Cypress, czy jest, czy TS i dlaczego? Bardzo fajne pytanie. Ja ostatnio używałem z JavaScriptem. Było fajnie, ale powiem inaczej. TypeScript mi się wydaje, czy według mnie, jest o wiele lepszy dla użycia z JS, z Cypressem. Dlaczego? Już tłumaczę. Ponieważ TypeScript jest bardzo ograniczony, jeżeli mówimy o typowaniu danych, prawda? Więc możemy bardzo ładnie kontrolować, co wychodzi z testu, co przechodzi nam z różnych naszych funkcji, więc nie, jest, nie będziemy mieć właśnie takich problemów jak z js że przypadkowo nadpiszemy sobie nie. Jakiś, e, lok, jakąś zmienną, powiedzmy stringową na booleana, i tak dalej. I na odwrót na przykład potem na, na integera i, i, i tak samo. Więc ja uważam, że TypeScript jest lepszy. Jest cięższy na początek zrozumieć i przyzwyczaić się, bo o wiele ma bardziej restrykcji, ale ja wolę używać teraz TypeScripta i, i bardzo polecam. Czy Cypress skroluje automatycznie strony? Często zdarzało się w selenium, gdy jakiś element jest niewidoczny, na viewporcie trzeba było scrollować. Czy na przykład Cypress potrafi to automatycznie zrobić? Automatycznie on to nie robi, ale są tego specjalne komendy, polecenie, prawda, ich jest dwie na razie obecnie. Jest scroll to, czyli scrolluj do, i możemy podać albo parametr, który będzie scrollował góra, dół, bok i tak dalej, lewo, prawo, czy na przykład do jakiegoś wyznaczonego punktu na stronie. Ewentualnie możemy używać Cypress Scroll Interview, tak? czyli zescrolluj do widoku tego elementu, z którym chcemy dalej iterować. Testowania pomiędzy domenami, na przykład bramki płatności możliwe. Powiem tak, w ostatniej implementacji Cypress prowadził coś takiego jak sai Session i Cy Origin, prawda? Więc to jest możliwość tego, że jesteśmy w stanie przełączać się właśnie pomiędzy tymi domenami. Także uważam, że może to być możliwe. Dobrze. Jak więcej nie ma pytań? to ja bardzo dziękuję serdecznie i jak coś, to czekam jeszcze na tak zwanym dyżurze, o którym wspomniałem wcześniej, na LinkedInie, więc zapraszam do zadawania różnych pytań, jakbyście mieli i dziękuję uprzejmie za poświęcony wam czas i do widzenia.